koktem sięgnąć. Pusto, głucho. Wydaje się, że tutaj nie ma żywej duszy. Ba, że na tym wielkim bagnie nic nie ma zgoła. Pozory, pozory, Tomaszu. Tak, to jest okolica, zapewniam cię, wprost stworzona dla poszukiwaczy skarbów. Czy ty masz instynkt poszukiwacza skarbów? Mam, drogi Tomaszu, i miałem tutaj szczęście dwa super skarby odnaleźć, sfotografować, zmierzyć się z nimi. Skarby naprawdę, no, super ceny, jeśli chodzi o bagna, wodniczka i dubelt. A jeżeli ktoś ma to szczęście, że obserwuje tokowisko dubeltów, w planie jednocześnie słysząc wieczorny koncert wodniczki, to można powiedzieć, że przeżywa misterium dubeltowe. Za łatwo się tu nie chodzi po tym terenie. Czuję, że kalorie ubywają cały czas. Bo to co, inaczej liczy kilometry na bagnie. Inaczej nie są kilometry, tylko tużyco kilometry. Tak? Tużyco kilometry. O, to nowa jednostka. Nowa jednostka. Także znalezienie dubeltów zajęło mi około 500 tużyco kilometrów. Czyli tak, przestrzeń się mierzy w tużyco kilometrach, a czas obserwacji w dubelto godzinach się powinien mierzyć. Godzinach. Pamiętasz pierwsze swoje tokowisko? Pierwsze, na którym się znalazłeś? Pierwsze spotkanie z dubeltem, bo to też... Pierwsze moje spotkanie z dubeltem już w tokowisku, z czatowni, było takie, że już słyszałem, że na brzegach tokowiska zaczęły się odzywać. Ten charakterystyczny głosik taki już było słychać. Słychać było furgot dolatujących następnych dubeltów. I cisza. Po pół godziny ciszy wokół czatowni zaczęło coś chlupotać. Okazało się, że dubelty lądują na brzegu tokowiska i swoje kępy zajmują na pieszo. I tylko takie chlop, 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 chlop. Ja zawsze byłem zaskoczony, jak zobaczyłem na matówce dubelta, bo kadr zbudowany, czekam, nie ma nic, siedzę. Właśnie to samo, co ty opowiadasz, te chlupot nóżek, nagle bach, stoi. To jak zjawa nagle, wszedł po cichutku. I ten moment właśnie, kiedy... To zachowanie, jak gdyby tak, nigdy nic. Ja tak, tu byłem, stary, ja tu stoję już 2 godziny. Tak, tak, to jest zawsze piękny moment, takie przebudzenie. Jest, jest, jest tutaj. Ale skoro mowa o niespodziankach, taką oto niespodziankę dostałem na urodziny. Drewniany dubel. No, on nam mówi coś o proporcjach i o dumnej postawie tokującego dubelta, bo on jest tutaj wyrzeźbiony w najbardziej chyba dumnej fazie toków, nie? Tak, tak. Fazie szczytowania maksymalnego. Postawa taka kulturystyczna. Dziób klekoce, no tutaj niestety tego nie możemy pokazać. No ale to już wszystko. Nic tam to więcej o samym zachowaniu dubelta nie mówi, a jest ono dosyć oryginalne, trzeba przyznać. Tak, zachowanie jest bardzo wiele, bo sam tok się składa i głosów jest cała gama, ale też ten już ta wyprężona postawa. Gra ciała jest duża. Wypięcie klatki piersiowej, naprężenie nóg i w ostatniej fazie tokowiska dubelt wyrzuca skrzydła w górę, później się tak jakby ciutkie jakby niby przysiadał i rozpościera ogon. No tak, naprężną pływał ten... Każdy
dubelt, samiec, stokuje na własny rachunek. Stoi sobie na wybranej kępie, jak na cokole pomnika, no i tam właśnie odprawia ten cały obrządek, połączony z tym klekotaniem, szemraniem i tak dalej. Ale niezależnie od tego są jeszcze potyczki samców, które się spotykają na granicach rewirów. Dla nas te granice są nie do odczytania właściwie, tylko widzimy te kępy, te cokoły. No i co się wtedy dzieje? Widziałeś? Co jakiś czas jest walka, ale bardzo rzadko. Ale tak, ja widziałem bardzo często te walki, no niesamowite, dubelt stoi na kępie, tokuje sobie i nic tego nicowego podlatuje gdzieś drugi, szybko podchodzi do niego i tak z dołu, ten z góry się kładzie na kępie, kładzie, pochyla do niego, prawie że dziobami się stykają i cisza. Zamierają na 2-3 sekundy, tak się mierzą dziobami, ten z góry do niego zeskakuje, chwila podrygów, jakieś furkotania skrzydłami, stają naprzeciwko siebie i jest coś takiego, jeden dziób, drugi dziób i tak pyk, pyk, pyk. Mierzą się. To wygląda jak waga. Znowu podskok na dół i znowu. I mierzą. W zasadzie się nie dotykają, ale no widać. Prezentują się, może na dzioby walczą, kto ma dłuższy albo... No przede wszystkim nietykalność osobista jest tutaj doprowadzona właściwie już do granic możliwości. Ale zobaczcie, tak jest w całej przyrodzie. Tak jest w przypadku walk jeleni, że prawdziwa walka jest rzadkością. A tak naprawdę są gesty, które są wyśrubowane do granic możliwości. Bić się, ale nie dotykać się. Ja jestem ciekaw, co ty o tym sądzisz, ale mnie się wydaje, że dubelt to jest w ogóle jeden z najbardziej tajemniczych ptaków, jakie żyją na kontynencie europejskim i jeden z najdziwaczniejszych, jeżeli chodzi o zwyczaje. No i też najbardziej tajemniczy chyba, jeden z najbardziej tajemniczych. Jest to gatunek w zasadzie nocny i ciężko go w ogóle zobaczyć, a to dopiero dobrze zbadać. Mnie wiesz, intryguje to, czy samice właśnie przychodzą na tokowisko, gdzie stoją z boku i wybierają tego takiego najbardziej atrakcyjnego dla nich samca. Czy samce kiedy już ustalą tą hierarchię między sobą, gdzieś lecą na bok, a tam czekają na nie panie i tam następuje ten akt kopulacji, bo tak naprawdę żeśmy siedzieli wielokrotnie na tokowiskach i nigdy nie widzieliśmy na samym tokowisku kopulacji, prawda? No jest to właśnie najtrudniejsze do zaobserwowania, ale z tego, co z obserwacji dotychczasowych wynika, to samica aktywnie przychodzi na tokowisko i wyszukuje najlepszego samca w centrum tokowiska. Obecność samicy na tokowisku jest bardzo krótka. To jak te samce się starają, to być może one się gdzieś tam przemieszczać między tokowiskami. Coś wiemy na ten temat? No jest to dosyć ciekawe, ponieważ tokowiska tworzą na ogół system tokowisk. To nie jest jedno tokowisko. One są ze sobą jakoś powiązane? One są oddalone od siebie parę kilometrów. Nawet? Ale to jest dystans i tak taki, żeby samiec potrafił przelatywać między nimi regularnie w sezonie lęgowym i średnio bywa na tokowisku jakieś 4 dni zaledwie. Ale wiecie, to jedną rzecz tłumaczy. Skoro istnieje wymiana samców między tokowiskami, to jest po prostu część całego obrządku toków, to zaczynamy rozumieć, dlaczego dubelty są rzadkie, bo potrzebują ogromnego terenu podmokłego, a takich już nie ma. One są bardzo przywiązane do miejsca toków. Tokowiska są niezmiernie regularną rzeczą, to znaczy jeśli chodzi o miejsce, używane są przez wiele lat. 20 lat nie jest rzadkością, a są takie, które przetrwały 60 lat w tym samym miejscu. Ptaki są do tego stopnia związane z tym terenem, że nie tylko co rok na nie wracają, ale w przypadku zmian potrafią się do tego jakoś tam zaadaptować. Tak bardzo chcą tokować, że zdarzyło się, że tokowisko zostało zakryte plastikiem, plastikową folią i dubelty tokowały na tej folii.
jest? Jest, tam Włosie są. Na chwilę zamiast. Wodniczka na tle Łosi, to tylko nad Biebrzą takie miejsce. No. Daj popatrzeć. Proszę bardzo. Wodniczka bardzo fajnie widać. Och, jak na dłoni. No, bardzo lubimy Włosie. Bo oni nam pomagają ochronić wodniczkę. Bo oni takie krzaki odgryzają. Naturalne kosiarki, które, tak? Tak, naturalne kosiarki. No my to kombajnem kosimy, taki specjalny kombajn, który no, specjalnie zrobiliśmy, żeby tutaj na tofowiskach kosić. Potem jeszcze łoś tam to odgryzie. W ochronie wodniczki chodzi głównie o tym, żeby chronić takie tofowiska niskie, jak widzimy tutaj przed nami. Taki otwarty przestrzeni, który nie powinny zarastać. Ale teraz niestety takich miejsc jest bardzo mało, takie tofowiskie niskie. Bardzo mało powstało na świecie, około 40 miejsc lęgowe wodniczki jeszcze są na świecie. Od tego są około 10 w Polsce i musimy ich chronić. Słuchaj, ty jesteś takim ornitologicznym światowcą. Objechałeś wiele krajów. Podobno masz na koncie około 2000 gatunków zaobserwowanych, zaliczonych. To jest prawda. Powiedz mi, dlaczego skupiłeś aż tak bardzo uwagę na takim malutkim ptaszku, na takiej ptaszynie, można powiedzieć, który ma na dodatek wielu do siebie podobnych krewniaków. Co szary, takiego jest w tej wodniczce, że tyle poświęcasz uwagi ty jej i inni? Co w nim takiego? No i najpierw trzeba powiedzieć oczywiście, że nie jest taki mały, niepozorny ptak. To w porównaniu z wieloma innymi ptakami, to jest bardzo taki jaskrawy i ma dużo paski, ma tutaj na głowie... Paski, ma widzę, że się już nim zakochałem. Ma cztery paski na głowie, ma cztery paski na grzbiecie, to bardzo fajnie wygląda. Ale paski cię ciągną? I pan tam sam widział, mam tutaj wszystkie turyści, które przychodzą i mówią, że taki jest fajny ptak. To jest bardzo zagrożony ptak i dla Polski to jest ten ptak, który ma największą ważność w tym kraju, bo Polska posiada 25% światowej populacji. Jest tylko jeszcze 50% w Białorusi i 25% w Ukrainie. Oni mają więcej, ale tam już pracowałem w Białorusi. Ocaliliśmy wodniczkę tam w Białorusi i potem robimy to tutaj w Polsce. Ludzie, którzy słyszą o tym, że poświęcono 4 miliony euro na jej ochronę, to się łapią za głowę. Przynajmniej tutaj na ochronę małego ptaszka tyle pieniędzy. Na początku to oczywiście strasznie brzmi, ale wszystkie ludzie, które potem rozumieją, co się robi i na co to wydajemy takie pieniądze, to mówią, że bardzo oszczędnie to wydaliście, tak? I to bardzo ma sens. I głównie jest rozumieć, że ochrona wodniczki to nie jest tylko ochrona wodniczki, to jest tylko takim gatunkiem wlagowym. Chroni się tak, cała masa innych ptaków. Tak, tak. Na przykład mamy tutaj jeszcze takie Włosi. Takie Włosie dokładnie, dokładnie tam żerują, gdzie mieszka wodniczka. Tam są jeszcze inne gatunki, dubelt, żurawia. Może w tej wodnicy jest coś, czego nie widzimy na pozór. Ty poznałeś dobrze jej biologię, jej życie. Jest bardzo ciekawe, że oni mają taką biologię lęgu, bardzo szczególową, że samiec nic innego nie robi przez cały sezon lęgowy, niż śpiewać.
I wszystkie takie ptaki. Wspaniałe życie. Ma. Na, który, no, wspaniale. 3 miesiące śpiewa. Chciałbym tak. No, i nie nic wychowuje piskłon. Nie wychowuje piskłon, bo to wszystko robi tamica. I wszystkie ptaki, które tutaj widzieliśmy, tak, i które właśnie tutaj śpiewają, i to wszystkie ptaki robią. Tak, to wszystkie samce. I samice, oni tam pracują. Oni budują teraz gniazda i potem będą karmić młode. I wszystkie to sami robią. Z tego wynika oczywiście bardzo ważna rzecz dla ochrony tego gatunku, bo wiemy, że samica sama musi znaleźć wszystkich pokarm dla młodych. To znaczy musi mieć takie środowisko, gdzie jest bardzo dużo pokarm. Ale tak jest wiosną i latem. A potem one jednak stąd odlecą, wędrują dosyć daleko, jak się okazuje, aż do Afryki. I jakim cudem one w Afryce mogą znaleźć takie tropowiskowe środowisko, które jest typowe dla krajów, no przynajmniej średnich szerokości geograficznych, albo dla północy, dla tundry. A tam? Gdzie one się podziewają? No, no 2 lata temu nikt nie wiedział, gdzie zimuje wódniczka. Nie było obserwacji. Ale już wiemy, tak. Już wiemy. Tak. Powiedz gdzie. Teraz ale gdzie zimują? No, zimują w Senegalu. Ja tam byłem 2 lata temu z ekspedicją, gdzie znaleźliśmy wódniczki. Tam jest Park Narodowy Dziudź. No wokół są takie widmy i piasek i wszystko. I tam jest takie wielkie rzeka Senegal. A to jest teren podmokły? On wygląda tak jak tutaj. Wizualnie podobnie. Co tak. Różnicy, bo tam nie ma torfu, bo w pustyni torf się nie stworzy. Tak? I nie ma tużyc. Ale zamiast tużyc tam jest dziki ryż i inne takie podobne. Się zachowujesz, Lars, też tak trochę jak ta wodniczka, cały czas. To trochę tu, to trochę tam, to trochę tu coś powiesz, tam trochę prowadzisz projekt. Czy w sumie ty masz jakieś swoje rodzinne gniazdo? No, ja pracuję w Anglii i pracuję tutaj w Polsce dla OTOP-u, dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prowadzę ten projekt dla ochrony wodniczki, ale jednocześnie jeszcze pracuję dla organizacji w Anglii. No to tak jak ta wodniczka, i koordynuję wszystkie ich sprawy w Polsce. No i sam jestem Niemcem, ale tam już dawno nie byłem. No, ile byście tych wodniczek na świecie naliczyli tak naprawdę? Czy to jest naprawdę aż tak rzadki ptak? Jest bardzo rzadki ptak. Są na świecie między 12 i 14 tysięcy śpiewających samców. To rzeczywiście tak. Bardzo mało. To jest mało. I my jeszcze, bardzo ciekawe, liczyliśmy ile to jest biomasy. Bo jedna wodniczka to jest 11 gram. Tak? No. Mamy 12 tysięcy samców, mamy jeszcze tyle samic, tak? 24 tysięcy ptaków. Może jeszcze dołożymy jeszcze młode. No dołóżmy. Tak? Powiedzmy jesieniu, mamy jeszcze młode. To wszystko razem. W skali jest, roku, tak? Tak, to jest 330 kilo. 330 kilo wodniczki na świecie. Trzy tomki kłosowskie. Wszystkie wodniczki. Cztery, już nie przesadzaj. Wszystkie wodniczki świata wiążą tyle, jak 8% jednego słona. Kogo? Słonia. Jednego słonia. Słonia. Popatrz, Artur, tak to wygląda i trzeba przyznać, że całkiem oryginalnie wygląda. Człowiek zakochany w wodniczce. Ja nie wiem, co było pierwsze, jaka miłość była pierwsza. Kobieta, wodniczka czy wiebrza? Mówi się, że trzeba uważać na marzenia, bo mogą się spełnić.
I to tak trochę chyba z tego właśnie wyszło, że człowiek gdzieś tam w podświadomości kiedyś marzył o pewnych rzeczach, o wspaniałej kobiecie, o wspaniałym miejscu, fajnym, o przyjemnej pracy, prawda? Żeby tak w życiu jakoś się fajnie poukładało. I muszę wam powiedzieć, że to tak powoli, powoli zaczęło się gdzieś dziać. Pierwsza była kobieta, rzeczywiście. Najpierw w dom, fajnie, troszeczkę dni tu, troszeczkę jeszcze w mieście. Później coraz bardziej zaczęło nas tutaj trzymać to miejsce. Później pojawiła się możliwość pracy tej tutaj na miejscu. No to już takie zupełne wciągnięcie. Teraz do miasta w ogóle nie jeździmy, nie ma takiej potrzeby. I zajmujesz się tutaj nad Biebrzą niepozornym ptaszkiem. Tak, tak. Zajmuję się wodniczką, zgadza się. Ochroną wodniczki w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Muszę powiedzieć, że generalnie ptak dla mnie wcześniej nieznany, tak teraz chciałbym wszystko o nim wiedzieć. Także zobaczyłeś go tak naprawdę. Tak, zaczynam, zjeżdżę sobie na te bagna, oglądam, patrzę. Jeszcze nie tak dawno temu ludność miejscowa, takich ludzi jak ty, jak my wszyscy tutaj, uważała za takich lekkich świrów, dziwaków. Przyjeżdżają do jakichś ptaszków, a zwłaszcza dla jednego małego ptaszka. No panie, czy z tego można żyć? To znaczy na pewno jest taka sytuacja, że ludzie widzą, że można coś robić. To jest fajne, bo bardzo dużo mieliśmy takich pytań, jak tu się sprowadziliśmy. Ale po co tu? Z miasta, fajne miasto, mamy tam mieszkanie. To po co na tą wieś? Tacy troszeczkę dziwacy, prawda? I jest taka sytuacja, że teraz ludzie to widzą, że można przyjechać na tą wieś, można robić ciekawe rzeczy, można być pasjonatem. Jesteś taki trochę szalony w cudzysłowie, bo ty nawet kupiłeś specjalnie trochę łąki, tam na bagnach tak, ławki, po to, żeby mieć swoją prywatną łąkę tużycową z wodniczką. To racja. To jest już... Ona jest naprawdę twoja prywatna? Tak. Kupiliśmy ją tutaj od sąsiada, który nie był na niej nigdy w życiu. On nawet nie wiedział, gdzie ona jest, miał tylko dokumenty. My go tam zaprowadziliśmy ze względu, że odnaleźliśmy tą łąkę dzięki współrzędnym GPS-u. I teraz mamy tą swoją łąkę, jest oczywiście wykoszona, czyli zabiegi są robione typowo pod wodniczkę. I tam mamy tą swoją wodniczkę, bo jest prywatną. Na naszej łące. Ile tam jesteś? W zeszłym roku była jedna. Mam nadzieję, że względu na koszenie jest... będzie w tym roku więcej. Widzicie, jeden ma psa, drugi kota, trzeci krowę. Tutaj wielu ludzi ma krowę, a on ma wodniczkę. Rolnicy często śledzili pierwsze skowronki czy pierwsze czajki. A wodniczki przylatują później. Ty się musisz naczekać. Trochę muszę się naczekać, tak. Jest już dużo. Przylatują i gęsi, odlatują, inne ptaki. Jeżdżę tam, prawda, oglądam, ale cały czas gdzieś myślę o tej wodniczce, prawda, żeby jednak, nie wiem, może dlatego, że mam tą świadomość, że coś zostanie, tak, że to jest praca, która daje mi świadomość, że coś po tym wszystkim zostanie. Powstanie rezerwat, powstanie miejsce, które będzie cały czas funkcjonowało pod tym kątem, bo to są tereny, które wykupuje organizacja, czyli to na zawsze zostanie tej organizacji. Ja mam nadzieję, że zawsze będę mógł to robić. I masz swój wkład. To jest namacalne, to widać, każdy może przyjechać, zobaczyć. I to jest fajne, że można stanąć i pomyśleć, fajnie.